Witam, ja jestem Zenek, to jest Fallout Shelter, kolejny odcinek na moim kanale. 130 kapsli zebrałem. Dostałem w sumie za ocenę mojego kurczę niesamowitego bunkra. Ej, nowy obywatel przyszedł sobie. To spoko loko. A słyszałem, że ten, że to cholerne radio będzie przyciągało mi w sumie też Raidersów tutaj. Dobra, wielka trójca powróciła. Zbierzmy to sobie wszystko. Żarełka jakieś jest. Czy ja mogę to przeraszować? Przeraszujmy. Udało się. Niesamowite. A przeraszujmy wodę. Jeszcze przy okazji. Jest. Sukces z wodą. Tak samo teraz tak. Tu jest ekipa 6. Tu jest ekipa 6. Tu jest ekipa 6. 28. Okej, jest miejsce. Aha, bo ja upgrade'owałem w ostatnim odcinku te pomieszczenia socjalne. Więc tak, tego ziomeczka na pewno będzie można gdzieś dać. Czy on to sobie stacjonuje w tym pomieszczeniu? Nie, niespecjalnie. Tu jest dwójka. Tego można awansować. Teraz tą ekipę. Co nie mają? 240 hajsu. Select common items. Kolekta ogólnego. Ok, jest 800. Wbijamy. Kto tu przyszedł w ogóle? Pamela, level pierwszy. Endurance, wytrzymałość, itp. itd. I ma jakiś frak na sobie. Całkiem fajnie. Ile ona ma inteligencji? 2 punkty inteligencji. Dobra, tu możemy ją tutaj wbić. Niech dołączy do wesołej ekipy, że tak powiem. Dobra. To teraz tak. Gdzie jest reszta ziomeczków? Aha, ci sobie zeszli na dół. Teraz tak, tego typka damy tu. Tego typka damy tu. A ci z sobą już tutaj zaczynają czatować? Przecież nie specjalnie. Ten ma wysoką charyzmę i tu zejdzie mu znowu. 2 godziny, 2,5 godziny i tego najlepsze jest to, że tego nie można raszować, tego radia. A w sumie niech rajdejszy przyjeżdżają, będzie ciekawiej tak naprawdę, jak oni będą atakować, bo tak jest dość nudno. Te ich rajdy są i tak słabe, że whatever. Dobra, tu jest ta ekipa. Dajmy tak, może tego ziomeczka tutaj i oni będą sobie razem gadać, bo ci jakoś niespecjalnie chcieli z sobą nawijać. Teraz rzućmy okiem, co nam tu przybyło do magazynu. Weapons. Mamy pistola. Ej, mam Enhanced Level Action Rifle. To fajna sprawa. Temu ziomeczkowi ją damy chyba. Coś takiego. Ten ma tego pistola 3.5. To co on może mieć? Zardzewiałą strzelbę. A ten typu? W takim razie dostanie lepszego pistola. Ma 3.4, dostanie 3.5. Jakieś ciuchy można im dać fajniejsze? Battle Armor. Siła, wytrzymałość. Agility. Może zostać outfitem. Dobra. No, pasi mi to, jak najbardziej. Jest tak, to jest tylko jedna osoba. O, rajdery się nadciągają. Wykrakałem, ilu ich? 3. Mają jakieś maczety, jakieś maczugi. Jakieś pierdoły. Dajmy go tutaj. Bo oni pewnie uderzą stąd tu. Będzie zabawnie. Jest tak, kogoś trzeba będzie tutaj na pewno wyposażyć w broń. Dobra, porobili wejście. Zobaczymy, jak to oni sobie tu poradzą. Jednego zatrzymali. Ten jest trochę spierany, że tak powiem. Porobią kogoś tutaj przy tym wejściu, czy niespecjalnie? Dobra, jeden porobiony. No, dadzą radę, czy nie dadzą? Porobić. Okej. Weźmy tą ekipę tu. Okej, ta jest porobiona. Jakieś kapsle. No to sobie sam, kurczę, zaaplikował. Mordę, że steampack. Dobra. Porobieni. A Rider had a recipe of item. Właśnie. Gdzie są te przepisy? Duży jaki damage, 15-19. Flamer, miotacz ognia, collect. No i wylądowały to tutaj. Tak naprawdę, no ale... Co z tego? Co
co my tu mamy? Coś w tym stylu. Okej, jak ta ekipa wygląda? Ten jest troszkę bity, ten też, ten typek też, a ta dwójka? O, idzie w tłoku. Dobra, level up. Okej, level up. Gdzie jest ten plan tak naprawdę, mordejerze? Co ja tu muszę zrobić? Head of for... Nie, to wywalę, bo nie wiem jak to ogarnąć. BB gun. Wyposaż trzech w BB gun. Znaczy ja mam BB guny, mam chyba dwie sztuki. Explore one location, send with the dwellers to the wasteland. Okej. Okay. Daily report. 91% zadowolenia, super partia. A gdzie są te moje plany cholerne? Outfit pistol nowy. Jakiś rozbudowany pistol. Enhanced level action. Level action rifle. Tu jakiś key. Do bilarda. No ale... Dobra, no ale gdzie są te plany moje? Kosmiczne. Junior officer uniform. Właśnie. Ktoś o Marka ma ten uniform jakiś, tak? Zobaczmy. Czy ja mam jeszcze jeden? Czy zanadrzu, czy niespecjalnie? No niespecjalnie. Lab code, inteligencja plus 3. Ile mam miejsca tutaj? 23, jeszcze 7. 7 wolnych miejsc, powiedzmy. Petów żadnych. No, ale gdzie jest ten ciuchy tej ziomalki, w którą ona sobie tu przyszła? Dzięki temu radiu. Myślę, 4 sekundy na żywność. 30 sekund. Dobra, woda. Steampack. Nie mam steampacków w ogóle. 15. Fajnie. 29. Co ja mogę to wybudować tak naprawdę? Guilty. Okej, no potrzebuję 30, żeby classroom odblokować. Raszować? Chyba 44 to zbyt duże ryzyko, nie chcę się tego raszować, chociaż... Trochę brakuje mi tego jedzenia tutaj. Mam 1000 hajsiwa, może to upgrade'ować, kafeterię. Tak naprawdę... Tutaj rasz mogę jakieś zrobić. Fail, no bez jaj. No i co? I wykopały się karaczany. Ilu ich tu się wykopie? Dwóch? Dobra. Powalczę w jakiejś zbroi z jakimś pistolem, bo to nie ma sensu. Tak naprawdę. Te karaczany tak atakują. Tyle energii zabrał. No nie może go porobić, nawet jaj. No, w końcu prysta. Dobra. To można je zabrać. Agility. W sumie to można by jej dać ten. Co to jest potrzebne? Agility. Można by jej dać ten Handyman Jumpsuit. Niech ona w tym ciska sobie. Będzie miała większe agility, to będzie więcej żarcia produkować, albo szybciej je produkować. To jest 12, to jest 34, no to jest spoko loko. A to teraz tak, czy ja chcę to upgrade'ować pomieszczenie? Ile to będzie? Fully upgraded, aha. A tutaj mogę upgrade'ować 1500. O Boże, serio. Czemu to się nie połączyło? Nie rozumiem. To jest zbyt dużo, zbyt za bardzo wymaksowana ta kafeteria. 41%, energia 14 sekund, 4 minuty. O, tu można przeraszować. Może upgrade'nąć to, albo nie upgrade'nąć. Może ile będą gadać? Gadają, gadają i końca nie widać. Coś by zrobili. Ten ziom tutaj patroluje, w sumie niech patroluje. Dobrze robi. Pytanie, czy jak subgrade'uję drzwi o 500, to czy będę mógł dać tutaj trzeciego trzeczeńca jakiegoś, naszego wojownika o wolność i tak dalej. I czy on by tutaj mógł sobie kampić razem z tą wesołą ekipą i tam przywitać się odpowiednio, kurczę, rajderów.
Co my tu mamy? 14 godzin, 4 godziny, 50 minut. The Trist for... co ja to potrzebuję? Requirements, 7 poziom. Gdzie mają już 7 poziom, ten ma... Ten jeszcze nie ma? Ten też jeszcze nie ma? Bez jaj, to by musiał całą ekipę zmieniać, żeby wysłać ich na tą wyprawę. Ja mam bibiganów tak naprawdę. 2 bibigany, potrzebuję trzeciego. Outfit. Potrzebuję trzeciego bibigana. Byłoby fajnie. Minuta. Wow, jak ono ciśnie tutaj fajnie. Dobra, jest żarełko. Można rasznąć to, 34. A zraszujmy. Bingo, sukces. Hajsiwko. Okej. Okej, przeraszujemy sobie steampaka. Może jeszcze jednego? Bingo. Hajsiwo, steampak. No to mi się podoba. 22 sekundy, 2 minuty. Jakiś poziom nawet jest większy. Ten ziomek ma co? On ma jakąś broń i nawet jakieś szmaty ma na sobie. Percepcja, bla bla bla, battle armor. A może zaraz, może temu ziomkowi damy ten battle armor. Litary fatigue. W sumie siła, tutaj endurance, to taka różnica. Dobra, damy mu battle armor. A komuś w elektrowni damy te ciuchy dające siłę. Siła plus 3. Trzymaj ziomeczku, będzie więcej energii produkował. 52 jednostki energii, no spoko. No szkoda tylko, że muszę taką ekipę na bogato wysyłać na kolejną wyprawę. Poziom 7 wymagany. Poziom 12, no naprawdę. Poziom 7. Kto to ma poziom 7? No ten ma 9, ten ma 11. Ten ma 7. Co się stało? What? Z czego tutaj? A, ci w końcu zadziałali coś, no come on, przydałoby się. Okej, ci coś zadziałali. Ten ma taką broń, ten ma taką, level up, level up. Poziom 11, spoko. Okej. Ten typek wraca, ta już też zaciążyła. Jakie ona ma statystyki? Siła 1. On ma jakąś inteligencję wyższą? Inteligencja 2. Ta ziomalka ma ile? Inteligencja 3. Okej. Kogo by tu wybrać? Ta ma battle armor. Action level action rifle nawet ma. No, fajnie. Bigany. Ta jest zupełnie przeciętna. To tak samo jest przeciętna. No dobra, to dajesz tutaj. Charyzma 2. Tą ziomolkę damy tutaj. No i kolejne dziecko. Na drodze. On ma ile charyzmy? No, ma beznadziejną. Jeden punkt charyzmy. No ma agility 3. A i to nawet spoko, bo tu się agility do żarcia przyda. Do restauracji. 40. 40. No super. Super kruper. Tak naprawdę. No dobra. To teraz tak. Ten ziom, skoro ma 6 poziom, niespecjalnie do czegokolwiek się przyda. Zaraz go przerzucimy gdzieś tutaj, a weźmiemy sobie jakiegoś typka z... jakie tu poziom potrzebuje. 7 poziom. Dobra, ten gość ma 9, statystyki, no, charyzmę 3 ma, okej, super. Charyzma do niczego mu się nie przyda. Ten 10 poziom, takie beznadziejne statystyki.
No i ten typek w sumie ma sporą siłę. Ja on tu zostanie z tą siłą w takim razie. To tak. Tego ziomka weźmiemy tu. Pyk. Tego ziomka damy tutaj. Więc tak, tego wyposażymy w jakąś broń. No, co on tutaj miał fajnego? Enhanced Scope 44, niech będzie. Battle Armor, niech będzie. Jeszcze raz, poziom 10, dobra. Ten typek, poziom 6, to odpada. Może skoczyć zwyczajne ciuchy. A to jest w sumie ziemalka. No to w sumie jeszcze lepiej, dobra. Weźmiemy jakiegoś gościa. Ten kolo 6 poziom, ten kolo 9 poziom. Dobra, tutaj jest tutaj. Ale nie ty, tylko ty. A ty tutaj. Co tu się odpierdziela? Ten ma poziom który? 11. Ile to jest osób teraz? 6. Ten ma 11, ten ma 9. Paryz ma jakaś tam. No to idź sobie gościu tutaj. Ty idź tutaj. Rifle, coś takiego. Dajesz goś tu. Ten co posiada. Enhanced Lever Action Rifle. Tu jest po prostu 5, a tu jest pomiędzy... Pożar, jak miło. Skąd ten pożar się wziął? Serio? Buja. No jeszcze pożar porobi, ja chciałem już ich zaraz wysyłać na ekspedycję. Dobra, można to przyspieszyć. Nie specjalnie bugasz pożar. No, panie, gasić to szybciej, no. Dobra, ci wracają na swoje miejsca. Raz 45, raz 31, dobra. Dajmy jej scope'a. Niech porobi karaczany. Sama chyba da radę. Poziom 9, poziom 7, poziom 10. Ten miał dobrą broń z tego co pamiętam. Ten miał pistolet upgrade'owanego. Ten ma kurna kija. Damy mu coś takiego. Dobra. BB gun raczej odpada. To można upgrade'ować. Musimy wylewelować ziomeczka. Zaraz, ten koleś jest skąd? Skąd jest ten typ? Level pierwszy. Kto to jest? To jest dziecko jakieś, które dorosło przed chwilą, czy o co chodzi? Nie ogarniam, skąd on się wziął. A, to jest ten! Boże, oni zaczęli razem gadać też. Say what? Kto tu miał fajną broń? Ta ziomalka miała fajną broń. 4-5. 4-5, a ten typek ma... 3-5. Więc tak, damy mu gołą piąchę. Ta nam odda to. Damy jej magnuma ze scope'em. A temu ziomkowi damy ten level action rifle.
Okej, dobra, to chyba są gotowi do imprezy. Tylko że on zaczął z nią tutaj gadać niepotrzebnie. Rush. Na 1 minuta nie ma sensu tego rushować. 56 sekund i będzie steampack. A gdzie są te plany, które dostaję w Mordejerze od tych Raiderów? Collection. Unbox. Unlock. Unlock here. No super, wszystko fajnie, tylko że dostaję plany na broń i nie jestem w stanie w ogóle ich odnaleźć nigdzie. Nie wiem, może muszę przewinąć to do końca? Nic nie widać. Outfits, junk. Pets, dwellers. Help. Completed. Trzy kurcze wyprawy zakończone. Cudownie. Weapons. Ale gdzie są te plany broni, które ja dostaję? No naprawdę. Co to za bzdura? Dobra, ci coś zadziałali? Zamienili się miejscami, no. Zajebioza, po prostu. Dobra, ja tych gości wysyłam chyba. Czy oni tu są jakoś zmasakrowani? Dobra, nie są zmasakrowani, więc można ich wysłać spokojnie na tą wyprawę. Z 50 minut, 14 godzin, 4 godziny. Nagroda, dwie butle Nuka-Coli. A właśnie, nie mam, 4 butle Nuka-Coli. Serio? Tylko dwie butle? No tam jeszcze coś znajdą. No dobra, niech to cisną. Thomas Hall, 9 Vault Door. Dobra, to damy tego. Ziomka. Poziom 11. Damy tego. I tutaj będzie, gdzie on jest. Power Station Restaurant, Power Station Restaurant. Rezydencja. Rezydencja i to jest ten ziomek? Tak, to jest ten ziomek. Dobra, moglibyśmy zacząć to od razu. Jedna butla tylko. 10, damy im ze 3, 4 antyrady. 3 antyrady. No i co, zaczynamy od razu? W sumie to poczekam do następnego odcinka. Nagram to w następnym. To jakiś tasiemiec się z tego zrobi. Dobra, tu można coś rasznąć, tu można rasznąć, tutaj rasznąć. Okej, by się zgadzało. Jak on się nazywa, ten koleś? Scott Frost. Dobra, to ja będę kończył. Dzięki wielkie, w następnym odcinku porobimy kolejną misję, że tak powiem. Także widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!